Dziś w Zielonej Górze rozpoczynamy studium nad małżeństwem i rodziną. To kolejna edycja takiego spojrzenia na formację małżeństw i rodzin. Dzisiaj Zielona Góra gości 15 osób. Będziemy dzisiaj w reżimie sanitarnym, w spotkaniu w kaplicy, aby zainaugurować cykl naszych spotkań formacyjnych. Celem studium nad małżeństwem i rodziną jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy na temat teologicznego rozumienia małżeństwa i rodziny, ale także chcemy na to spojrzeć od strony socjologicznej, psychologicznej. Będzie bardzo duży pakiet informacji też na temat dziedziny płodności, po to, aby jeśli taka osoba ukończy nasze spotkania, będzie mogła być doradcą życia rodzinnego. Jest to pierwsze spotkanie, nie ostatnie, więc jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszego grona studentów, słuchaczy studium nad małżeństwem i rodziną w Zielonej Górze, zapraszam.